Bardzo fajny sprzęt, polecam. Makity. Żeby... Chyba dobrze nam zaczyna wychodzić. Parku Wrocławskiego. Tam jest żura. Też nie przerobili na dół. Michała obejrzeć? Śpiewa. Mega śpiewa. A jak się działaś? Widzisz jak komary latają? Ja pierdzielę. Sam. No. Ja zawsze od... do nie... Prośne panie. Nie ma sąsiad tego. No to jest jakieś nowe USB. Jedzie jakaś. Okej. Okay. On jest duży. Jakie piękne wino rośnie na drzewach. Jadę teraz pod Kastoramę. Kolejny dzień ogólnie. I coś tam musimy ze złotym kupić, bo będziemy szafę, coś tam, a później radio, a później ASG, coś tam i ogólnie coś tam, coś tam. Grunt to, że będziemy testowali zarąbistą wyżynarkę Makity akumulatorową. No i jedziemy za złotym. Idziemy teraz do złotego coś tam robić. Serduszka nie umiem. Myk. Tak jest. Escape from... Tarkowo. Także moi drodzy, zobaczcie, sprzęt jest. Możemy złoty wymieniać karnisz? Możemy. Możemy do sąsiada się przewieźć. Złoty, co my tutaj mamy? Fajną... O, tutaj są zakrętarki jeszcze różne pierdoły. Moje. Bardzo fajny sprzęt, polecam. Bezszczotkowy. No, tylko z dwa kapcie pewnie kosztuje. No. I będziemy korzystali z mojej nowo nabytej Makity. No, nie tak nowo nabytej, ale fajny sprzęt. Już się troszeczkę nią bawiłem. Latarka w zestawie. Latarka w zestawie. I tutaj jeszcze SDS nam się przyda. A to wszystko po to, żeby wymienić karnisz. Nie ma też. Do góry lewą ręką kręcić. Dałeś radę? Dzielny. Złoty, ta półka się trzyma, musisz ją tam... Czekaj. I co, wyjdzie teraz? Chyba tak. Na. Działa. Złoty, co ty za podkładkę sobie tu zrobiłeś? Poprzedni właściciel domu. On był, mam wrażenie, MacGyver to przy nim pikuś był, nie? No tak. Maga sakra. A to robi robotę fest. Złoty czyści Bosza przed robotą. Będzie? Będzie, będzie. To wiesz, pokaż, co ten sprzęt potrafi. Ale mamy obrotów, co? Jak? Nie. Tam biknie, nie. Pięcia po godzinie. Ale jeżeli chodzi o bot, jest naprawdę równo mega. Nie ma jakiegoś gięcia się po bokach. Zobaczymy. No, na razie jest elegancko i lekkie podcinanie włączone. Jest moc. Akumulatory daje radę naprawdę. No i ile się dało, tyle zrobiłem z tą szafą. Tam troszeczkę musiałem powyrównywać, bo no wiadomo, ściany często w budynkach nie są najrówniejsze, więc wyrównałem, że te ściany, że te płyty dochodzą fajnie do tych ścian. Teraz lecę do domu, troszeczkę do żony, dzieci. Za parę godzin przychodzą klienci, jacyś prawdopodobnie podpisać umowę na ślub. No i później jeszcze wracam do Złotego, bo Złotego teraz nie ma już. Później wracam do Złotego, pomóc mu dokończyć tą szafę, tamten system montażowy ogarnąć. No ile mogłem, tyle zdążyłem, tyle mogłem, tyle zrobiłem. I później dokończymy tą szafę. Trzeba pomóc chłopakowi, bo wiadomo, on jak jest w trasie, ja się mu nie dziwię, że jak zjeżdża czasami na weekend, to chciałby odpocząć, a nie robić to. Ja to rozumiem jak najbardziej, więc ile mogę, tyle chciałbym mu
w tym wszystkim pomóc. Mam nadzieję, że nie ma mi tego za złe, że cały czas mu marudzę jak ostatni assessment, żebyśmy coś robili. Ale jest git. Jeszcze trzeba będzie złotemu pomóc w remoncie pokoju dla dziecka. A że mam już w tym wprawę, to damy radę. A jutro się trzeba szykować na kolejne chrzciny. W zeszłym tygodniu moja córka miała chrzciny, Majeczka. Widzieliście to zresztą w poprzednim vlogu. Może nie tyle chrzciny, widzieliście co z chrzcin, jak wyszliśmy, jak kibice wygrali mecz. Znaczy, drużyna. No w sensie wiecie, o co mi chodzi. Wyszliśmy do kibiców troszeczkę pośpiewać z nimi. Przyjemni ludzie. No i tyle. A jutro właśnie kapitana, tudzież złotego, córeczka Marysia ma chrzciny. A kto jest ojcem chrzestnym? Kreator. Nie ma to jak wracać do domu zamiast 10-15 minut między mną a złotym nas, gdzie ja wracam chyba już, nie wiem, 30-40 minut, ponieważ oczywiście jadąc z Eską, tam jest jeszcze trochę remont. Nie rozróżniłem, nie grało mi roli, czy to jest zielona, czy jelenia góra. I zamiast jechać na zieloną górę, pojechałem na jelenią górę. I się później okazało, że Eska się tam rozwinęła i idzie tylko na autostradę. Także wracałem po mieście, zamiast jechać, to jechałem drogą ekspresową, później autostradą, później stanąłem w korkach. Ogólnie tak. Także zobaczcie, szafa na zabawki całkiem chyba dobrze nam zaczyna wychodzić. Tutaj bardzo fajny system szyn. Tak, tutaj są takie specyficzne risy, zobaczcie. One dobrze siedzą tutaj ogólnie, tak, tak. Czyli złoty będzie dobra szafa? Elegancka szafa będzie. Trafiłem. Szafa gra? Szafa gra. Pokaż półki, otwórz. Nie ma tu, nie, tak. Patrz, nielegalne są rzeczy, zaraz wiesz, hejterzy będą pisać. Widzieliście? Ogromny growbox. I szafa działa. Godzina 19:48, piątek, więc lecimy zaraz ze złotym na live'a, bo dzisiaj złoty będzie na live'ie. Pewnie już tego live'a widzieliście w zasadzie. Dziś jesteśmy po chrzcinach od złotego. Ja już jestem wychuchany na spokojności. Na szczęście alkomat w domu jest w razie W. No, złoty miał jechać, ale tam coś się nie udało dzisiaj, także jedziemy razem. Gdzie jedziemy, żono? O kurde, chyba nie ma aparatem. Parku Wrocławskiego w Lublinie. Tak, Park Wrocławski w Lublinie. Taki mindfuck trochę. Tam są zwierzątka, dinozaury i te sprawy. Zobaczycie zaraz. Witam w restauracji McDonald's. Czy mogę przyjąć zamówienie? Am. Tam jest Wojtuś Miedzień. Żura. Tam jest żura. Idziemy zaraz jeszcze pawie i inne rzeczy. O, zobacz, ten ptaszek chyba wczoraj popił. Zaczyna robić stójkę. I sprawdza, czy jest trzeźwy. Widzisz, robi stójkę. A byłaby gleba, jeszcze nie wytrzeźwiał. Czemu oni go jeszcze nie przerobili na lająki? A już myślałem, że Wojtuś mówi, że tata jest mamut. A to o tego mamuta chodziło. I tutaj jest według Wojtusia renifer. To co, idziemy pierw renifera obejrzeć? No i to już jest kawałek porządnego renifera. O, to już by grilla zrobił. Tak już słuchałam. Czekaj, jego. To teraz jeszcze raz kogo obgadujemy? Kapitana. Że co robi? Śpiewa. Jak śpiewa? Mega śpiewa. A jak się działaś? Tak. Ale że lubisz sok? Sok? Nie, nie lubi. Lubisz sok? Nie. Słuchajcie, znacie moi drodzy nie to wierzę ci. Wiśnia, ty lubisz sok? Nie. Nie? Nie. To sok my cock. Kapitan ma... Stary, a głupie, no. No. Kapitan nie, on jest trochę młodszy ode mnie. Mówi o tobie, nie o kapitanie. No parę miesięcy. Także spotkaliśmy tak całkiem niechcącej wiśnie z Olą. I z Idą. Olą z wiśnie. Także złoty mega kamery. Śpiewa, nie? Miej parcie na szkło. Mega śpiewa. Będzie wydawał płytę. No i dobra, będę pierwszą fanką. Będę stała pod sceną. Ale to wiesz, ale to musisz stanik zrzucić. I w niego nim rzucić. Wiesz, a ty rzucisz stanikiem? Nie, on rzuci stringami. Ja stringi zrzucę. To ja straponem. Złoty będzie miał fan klub pierwsza klasa. Patrzcie, jak komary latają za mną. Widzicie, jak komary latają? Złoty, pamiętaj, że w trybie sportowym nie masz czujników. Więc możesz przypanzolić. Ja jestem profesjonalistą.
E no, w sumie 20 minut wylatane. Jaki jest... Co ty robisz, stary? Chcę zrobić jakąś backflipa. Także Mavic Air. Jaki się... No to też, tak samo. No. No, trzeba było ciachnąć. Złoty, kabel obciąłeś we wkrętarce, wiertarce, szlifierce. O kurwa, ale krzyło. Sąsiad. Kabel obciąłeś. No nie ma. O, fuck me. Marysiu! A to nie będzie ładny kabel, bo przypalone ryje mam. Zobaczcie, jedziemy, jest wesoło. I co, mamy też koło 8 zł? Nie, to jest jakieś jedne, nie wiem. 4 zł, nie 5 zł. Chuj wie, nie wiem. Nie znam się na autem. A ty masz kategorię jakąś? Jakąś B? To na B się jeździ tym, tak? Na D. Na D? Jak kupisz bilet. Także jedziemy sobie w trasę. Gdzie jedziemy? Do Osterwedinge. Do jakiegoś drutu kolczastego jedziemy. Do Magdeburga. Koło McDonalda? Tak, każdy wie gdzie jest. Magdeburg. I'm loving it. Także Złoty, jak przed samym wyjazdem coś mi się zmieniło i mnie skitowo, że blisko jedziemy, to już myślałem, że mówię, no to kurczę, się przejedziemy, mówię 3-4 godziny, ale jak już wsiadłem, to powiedział, że blisko 400 km dalej, w jedną stronę. Jest dobrze. Blisko. Blisko. Ojcze, ladne. Jesteśmy za linią frontu. Trzeba się mieć na baczności. Można nagrywać? Nie wiem. U Niemca? Taka fascynacja. Panie, jak ci się myje? To się tak myje. Zmywarka w tyrze. No, nie stać mnie na Ukrainkę jeszcze. No normalnie, żeby kubeczek był czysty. Ciur, 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 ciur. A woda za testem? Tak. Manewry Złotego. Jeszcze nie, już przeszło. Jaki czad, do czego to służy? Jakie piękne kible. O, tutaj są jakieś sprośne panie. Popatrz, można kupić plug analny. Tego sąsiad nie ma w domu. Nie ma sąsiad tego w domu, ale się... Ty, ale jaja. W życiu tego nie widziałem. Jaka technologia, patrzcie. Ciekawe, czy to na lajonki. Myk, 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 myk. Patrzcie, przyjechał człowiek ze wsi i próbuje wyszarpać to. Mówię, że kurde dziadowsko nie działa, a Złoty mówi, że to wystarczy. Patrzcie, można do domu sobie wziąć. Taka Ameryka. Ty Złoty, zobacz, zapomniałeś tyra podłączyć do ładowania. Uj, kolejne nogi też nie wziąłem. No wiesz co, czekaj, smartfona sobie podładuję. No to chyba nie bardzo. Można strzelać z tego prądem? Przecież to Tesla ma być. USB 3.0 nie mam. No to jest jakiś nowy USB. A więc moi drodzy, dziś jest niedziela. Wczoraj byłem na ślubie. Jedziemy teraz ze Złotym na strzelnicę. Przez ostatnie dwa dni spałem w sumie 3 godziny, także jest całkiem git. Ale normalnie dzisiaj wieczorem coś czuję, że muszę pojechać sobie do jakiegoś MediaMarktu kupić jakiś ekspres do kawy. Wtedy będę bardziej żywy. O.
tak coś myślę. Czekaj, bo tutaj jedzie jakaś. Uśmiech oznaczał. Ja. Pięć masz, nie? Tak. Ja ci mówię. I teraz kolejny dzień, moi drodzy, wczoraj coś nie ponagrywałem vloga. Wszystko będzie. Tak, Wojtusz mówi, że wszystko będzie. Bo jedziemy na działkę, w sumie już jest połowa września, warto by było umowę podpisać. Nie zapłaciłem za działkę w tym roku z tego względu, że tam wcześniej coś wpłacaliśmy i te pieniądze miały się skompensować i teraz jeszcze nawet jakieś parę złotych, nie wiem, 10-20 złotych jakiegoś tam zwrotu nawet jest chyba. Więc myślałem, że nie trzeba tam nic iść podpisywać, ale trzeba pojechać i to zrobić. I druga fajna rzecz, ważna, zapisałem się już do klubu strzeleckiego, tam gdzie w zasadzie wczoraj strzelaliśmy ze złotym i wyrabiamy sobie pozwolenia. Jako że w Polsce została już zniesiona ta uznaniowość, czyli ta korupcja, przez którą komendant musiał potwierdzić, że mimo że zdałeś wszystkie testy, psychologa, wszystko inne pozdawałeś, to on decydował o tym, czy mogłeś mieć pozwolenie na broń, czy nie. Na szczęście zostało to zniesione, bo to służyło tylko i wyłącznie jednej rzeczy. To służyło tylko i wyłącznie korupcji. Ten, kto zapłacił panu kapitanowi, no to dostawał wtedy pozwolenie. Jak to nie, to nie. Nie mówię, że tak zawsze było, ale w znacznym stopniu tak było. Więc cieszę się i z tego, co żona mówiła, też będzie chciała się zapisać i zrobić pozwolenie, ponieważ w zasadzie od dzieciaka zawsze lubiliśmy strzelać z wszelkiego rodzaju, nie wiem, jak można to powiedzieć, broni. Mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju wiatrówki i innego rodzaju pociski miotające jak łuk. Takie tym podobne. Więc się zapisujemy. Tam trzeba wybrać jakąś broń wiodącą, z tego co wiem. Żona coś mówiła o pistolecie, ale zaczyna się przekonywać też do jakiegoś AR-a typu M4. Wydaje mi się, że to jest fajne. To jest troszeczkę mniejszy kaliber niż w tych kołasznikowach, tam 7,62, tak? A tutaj macie 5 coś, jest troszeczkę mniejszy i fajny. Znowu siechał! Tak, tutaj... Tak, tutaj widzieliście na filmiku pewnie, jak strzelałem, tam były pociski Magnum i Super Magnum, bo zrobiłem drabinkę w tej strzelbie. Nie mam pojęcia, jaki to jest kaliber, bo zwykłe te pociski do strzelby wydaje mi się, że to są 12,75 albo 74. I później były te magnumy większe, no i ten super magnum. No to tam, z tego co widziałem, panowie instruktorzy z tyłu są przygotowani do łapania delikwentów. No powiem szczerze, że nie zrobiło to na mnie aż takiego wrażenia, gdzie oni mówią, że ludzie się potrafią z tym przewrócić. Sam instruktor powiedział, że o dziwo to elegancko przyjąłem. I o tyle mi się nawet spodobało, ale wiecie, swoje ważę kawał popa ze mnie, więc nie zrobiło tam jakiegoś takiego większego wrażenia. Później jeszcze dokupiłem dwa szoty z tego, bo no to jest jednak fajne kopnięcie, fajnie czuć tą broń. Jest naprawdę pieprznięcie porządne, fajna zabawka. Ale jako broń wiodąca coś czuję, że jakaś AR-ka będzie w moim przypadku. No i tyle. A dzisiaj będziemy jechali zaraz. Po mamę pojedziemy, po Majeczkę, po moją chrześnicę i jej mamę. I będziemy jechali do Minizoo, tak Wojtuś? Tak, a jak tu się teraz skręca? Co oni tu zrobili? Jak tu skręcić? Jakie piękne wino rośnie na drzewach. Tutaj trochę ciemniejsze winogrona. Ogólnie troszkę tego jest. Także Wojtuś pomaga mi zbierać i będziemy robili wino. I znowu jesteśmy w Minizoo. Ej, Wojtuś ma frajdę z ptaszków. No i na tym etapie, moi drodzy, robimy już chyba koniec tego vloga.
Jeszcze trochę się dzieje, ale musimy to rozbić na kolejnego. Jak widzicie, już tak coraz częściej chyba te vlogi powoli wchodzą. Tak mi to zaczyna jakby wchodzić w krew. Mam nadzieję, że będą coraz fajniejsze i ciekawsze te vlogi. Więc na tym etapie kończę. Pamiętajcie, jeżeli nie subskrybujesz, zostawić subskrybujkę, lajka, łapkę. Znaczy w zasadzie jedno i to samo. No. I tyle, moi drodzy. Do następnego vloga. Hejka.